dobry. Witam cię serdecznie, Jarku. Witam, cześć. Dlaczego my jesteśmy w tym miejscu akurat? Nie wiem. Nie no. Też chciałbym to wiedzieć. Podobno to jest twoje ulubione miejsce, które wskazałeś w Wątniecie. Tak, no zdarza się, że często dosyć ostatnimi czasy przyjeżdżamy tutaj z moją dziewczyną i psem pospacerować. Właśnie, bo kibice nie wiedzą tego, ale masz psa, który ma dość szczególne imię. Tak, Leo się nazywa. No, podobno piękny po pies. Leo Messim się tak nazywa. Tak, albo Ben Hackerze, jest tego. Generalnie miał być miejsce w Warszawie, a nie jesteśmy w Warszawie. Nie? Tak, jesteśmy w Konstancinie. Mieszkam w Warszawie, ale na Wilanowie, także tutaj 10-15 minut jestem. Ale nie wiem, czy jak przyszedłeś, ogólnie przyjechaliście w to miejsce, to jednak czuć takie inne powietrze, nie? Trochę ale tak nawet jest, jeśli nie, powiedzieć. No to powiedz, że tak, bo. Nie, ale bo naprawdę kamera tak nagrywa, jest. To teraz nie jest tak, że robimy pod publiczkę, a rzeczywiście inaczej się tutaj troszeczkę. Nie, szczególnie jak pierwszy raz przyjechałem i wysiadłem z auta, to tak. Zupełnie inne powietrze. A pod względem uprawiania sportu na przykład, to jest tak, że to zanieczyszczone powietrze w zimie, zwłaszcza jak jest smog, to jakoś bardziej przeszkadza? Odczuwasz to w ogóle w organizmie? Nie, raczej nie zwracam na to uwagi. Nie wiem. Może tak jest, ale ja nie jestem ekspertem w tych sprawach. A w Warszawie masz jeszcze coś takiego, do którego chętnie wpadasz? Poza Wilanów rzadko wyjeżdżamy. Nie lubię tam się pchać raczej do centrum. Taki typ domatora z ciebie w takim razie? Domownika, domatora, tak, dokładnie. Kanapa, telewizor. Dokładnie. Familiada koło fortuny. I poszli, panie Jarosławie. Po złoto. Powiem ci szczerze, że nie jeździłem rowerem ze 2 lata już. Ja też. Ja rowerem nauczyłem się jeździć późno, nie? A późno? Co to znaczy późno? Po komunii na pewno, bo pamiętam, że na komunię dostałem 2 rowery od moich chrzestnych i jeszcze nie umiałem jeździć. Nie? Także dziękuję. A kto się nauczył jeździć? Kto mnie nauczył jeździć? Nie pamiętam. Albo z tatą, albo z bratem. A też ci tak robili rodzice, jak cię uczyli jeździć, że cię oszukiwali, że cię trzymają, a tak naprawdę cię puszczali i wywołało to w tobie traumatyczne wspomnienia, bo ja tak miałem. No wszyscy tak mieli, że kija się wkładało i tam rodzic zawsze trzymał. Ale w pewnym momencie puścił. O, przepraszam, to ja. I działa. Działa? A u mnie? Działa. Działają, jesteśmy słyszalni, jesteśmy widoczni. Naprawdę to jest ładnie, powiem ci, nie widzisz, byłem w tym miejscu. Bym cię nie zabrał. Nie, no Jarosław, ty jesteś naprawdę fachura. No, to z tym miejscem to powinieneś jakąś współpracę nawiązać. Tyle rzeczy tutaj polecałeś. Raz, że park, 2 tężnia. Tężnie, no. Potem zaczniesz strzelać, powiesz, że te tężnia, że się w parku relaksujesz. Wszyscy piłkarze będą przyjeżdżać. Zrobiłeś naprawdę temu miejscu znakomitą robotę. Tak, myślę, że też dobrze się bawiłeś. Myślę, tak, naprawdę. Sam jestem zaskoczony, jak fajnie miejsce, tutaj było. Nie? Tak, miejsce było naprawdę myślę, bardzo w porządku. Na właśnie na tą porę jesienną super miejsce, żeby przyjechać albo na rower, albo na spacer. Bardzo ci, Jarku, dziękuję za to, że nas tutaj zabrałeś. Mam nadzieję, że nasi kibice również padną, bo naprawdę warto. I mówię tutaj to z pełną odpowiedzialnością. Naprawdę mi się spodobało. Dzięki, Jarek, za dzisiejszą wizytę. Do zobaczenia.